A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Ksiądz Jerzy Popiełuszko namawiał wszystkich do tego, żeby dziękowali. Dziękowali sobie wzajemnie. My też chcemy Państwu podziękować za nieustanne wsparcie, jakie od Państwa czujemy, za te wszystkie modlitwy, za to konkretne wsparcie, wymierne wsparcie także. Chcemy także podziękować za oglądanie programu Wstajemy. Wiemy, że jest coraz chętniej oglądany. Nic dziwnego, coraz więcej gwiazd w naszym programie także występuje. Za chwilkę zobaczą Państwo kolejną, której być może dzisiaj nie wszyscy się spodziewają w tym miejscu. Tak, ale widzisz, to, że pojawiła się na naszej antenie, także wynika z tego, że nasi widzowie nas oglądają. Kasia Szostak była na takiej mszy, gdzie świadectwo wiary dawał Muniek Staszczyk. I mówi, Ania, to jest wspaniałe. Zobacz, jak ten człowiek mówi. Udało się go zaprosić, udało się artystę zaprosić do naszego studia. I chciałam go zapytać, jak naprawdę było z tą jego drogą do Boga, bo to jest tak, że Pan Bóg nawraca, czy przyciąga do siebie w różny sposób bardzo. Aniu, chcę zwrócić i Twoją uwagę, i Państwa uwagę, że mimo tej bardzo wczesnej pory, jesteśmy przed godziną 8 jeszcze, za naszymi plecami, i to Państwo widzą albo widzieli za chwilkę, podjechał pierwszy autokar z pielgrzymami. Ale wspaniale. Tak, tak wcześnie, no, to będzie tutaj. Tutaj są pewnie gdzieś tam z odległego zakątka Polski. Za chwilkę postaramy się ich tutaj serdecznie przywitać, natomiast najpierw ta rozmowa. Ta pierwsza część właściwie pierwsza rozmowy, część rozmowy, bo rozmowa była długa, niespodziewanie i niebywale ciekawa, proszę Państwa, jak Pan Bóg prowadzi do siebie i w jaki sposób można się na Niego otworzyć, a kiedy się już wejdzie na tę drogę, to się z niej nie schodzi. Muniek powiedział mi, że nawet jadąc na koncerty rockowe, Państwo wiedzą, z czym się koncerty rockowe kojarzą, odmawia różaniec i tego trzyma przy życiu i nigdy z tej drogi już nie chce zejść. No Muniek Staszczyk śpiewał przecież, tak bardzo chciałbym zostać kumplem Twym i chyba udało im się zawiązać taką bardzo ścisłą więź. Ten tydzień jest wyjątkowy. Obchodziliśmy kolejną rocznicę wyboru papieża Polaka na stolicę Piotrową. W sobotę Marsz Papieski, a także rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Dlatego postanowiliśmy zaprosić do naszego studia osobę wyjątkową, która mówi o tym, jak bardzo Jan Paweł II, jak bardzo wiara zmieniła jej życie. Moim gościem i Państwa jest Muniek Staszczyk. Dzień dobry, witaj. Cześć, witajcie. Dzień bardzo dobry. Się cieszymy, to Twoja pierwsza wizyta w naszym programie, w programie Wstajemy w Telewizji Republika, więc tym bardziej jest nam miło. Ale myślę miło też, że patron tego tygodnia, można tak powiedzieć, chyba wiedział, co robi, przyprowadzając się tutaj w nasze progi, bo wydaje mi się, że dla nas na pewno, ale i dla ciebie Jan Paweł II jest kimś bardzo ważnym, prawda? No wiesz, no trudno, żeby nie był. No, w pierwszej klasie liceum, pamiętam ten moment, 78 rok, wiesz, październik, pierwsza klasa liceum, nowy rozdział, jak nagle wybór, nie? Wszyscy zszokowani. To takie było jeszcze, wiesz, no, no, pamiętamy, wszyscy pamiętamy ten, wiesz, wystąpienie, wyjście na placu Świętego Piotra, te piękne słowa do ludzi od razu, że tak powiem, Rzymianie zostali zjednani tym prostymi zdaniami. I nie znałem Karola Wojtyły wcześniej, bo nie mogłem przecież, no, w sensie tam jako małola. No a potem to już tak wiadomo, no, towarzyszył mojemu pokoleniu to już do 2005, do momentu, kiedy tutaj cała Warszawa zamarła i cała Polska i cały świat katolicki. Więc no, chcąc nie chcąc, powiem banał, no to jest, no, to jest papież na pewno, wiesz, no, mojego pokolenia, ale także no trudno by było, już nie mówię tylko pokolenia, bo to jest, papież jest bliski wszystkim, no, w Polsce. Tak, no należy. Niezależnie od światopoglądu nawet, przecież dla wielu niewierzących też. I także no to, że właściwie przez całe moje życie się przewijał, przecież no, podczas jego wizyt, to nie wiem, byłem kilkakrotnie w Częstochowie, chyba w swoim rodzinnym mieście, dwa razy w Warszawie, to tutaj już, nie wiem, kilkakrotnie też na Placu Grzybowskim, na Błoniach Stadionu dziesięciolecia. No w Częstochowie pod Jasną Górą. Nie byłem na placu defilad, bo to była pierwsza wizyta i jeszcze wtedy mieliśmy szkołę, ale potem już niedługo później był w Częstochowie, więc
No, niestety bardzo żałuję, to przez swoją głupotę mogłem pojechać tam z grupą ludzi na audiencję, no, do Rzymu. Przez głupotę nie pojechałem, ale mam relikwie, kawałek sutanny papieru, także chociaż to. No, należymy do pokolenia JP2, jak to się mówi, wielu widzów nas oglądających także wyrastało, dojrzewało w tych czasach, ale jak sam powiedziałeś kiedyś, trochę my Polacy traktowaliśmy papieża jako papieża Polaka od kremówek, prawda? Trochę spłaszczaliśmy jego osobę, ale także to, co mówił. W którym momencie zrozumiałeś, że on naprawdę mówi ważne rzeczy, które trzeba wziąć sobie do serca? Wiesz, no na samym początku to był taki głównie no, kontekst społeczno-polityczny, no bo to jeszcze końcówka PRL-u, jak przyjechał, to jeszcze były czasy, wiesz, Edwarda Gierka, końcówka PRL-u, potem zaraz Solidarność, Stocznia Gdańska i tak dalej, a tego wszystkiego byłem, ja i moje pokolenie byliśmy świadkami tej całej historycznej sytuacji, tej rewolucji społecznej, więc papież był chcąc nie chcąc wpisany w kontekst też tutaj tej całej sytuacji, no, walki z komunizmem, bo właściwie gdyby nie on, to gdyby nie te słynne słowa na placu de Villa, po prostu o tym, żeby zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, co się stało. I no, my byliśmy młodzi, byliśmy w liceum, wiesz, wszystko było bardzo buzowało. Zaraz potem naprawdę Wałęsa i tak dalej, to wszystko się naprawdę stało faktem. Znaczy, rewolucja społeczna, pamiętam, też byłem pod stocznią, jako mało lat, bo to był ten akurat wakacje i pojechaliśmy tam na koncerty rockowe z moim kumplem do Sopotu i chodziliśmy pod stocznię, oglądaliśmy twarze robotników. Myśleliśmy, że to zaraz wszystko, wiesz, rozwalał ruskie czołgi, to było w ogóle czas napięcia. I tu papież, nie? No i te lata 80. wkroczyliśmy wszyscy. To był taki kontekst, a potem wiadomo, to wszystko się mieliło. I tak naprawdę zacząłem go słuchać w roku chyba 2002, późno dosyć, bo w 98 po prostu wróciłem do Boga, czyli już no jako w sumie dorosły facet. Od 98 do dziś to jest 20 chyba 6 lat, czyli jestem w drodze chrześcijańskiej długo, ale droga, wiesz, jak sama wiesz, chrześcijańska to jest i tak będzie zawsze, no ale wiesz, no zacząłem słuchać chyba wtedy, to był 2002 albo poprzednia wizyta, chyba 99 rok. A były jakieś słowa, które tak zapadły ci nagle w serce, że ojej, to są rzeczy do mnie skierowane? To znaczy nie, no wiesz, zacząłem po prostu uważnie słuchać w telewizji. Podczas wiesz, kolejnej pielgrzymki były normalnie msze, które oglądałem jakby z uwagą. To nie, no ale teraz to już w ogóle je mam na różnych formatach, DVD czy VHS. No VHS to może nie, ale DVD. Wraca się do tych po prostu rzeczy. I wtedy zacząłem słuchać, w związku z tym, że już nastąpił powrót jakiś mój, no syn marnotrawny wrócił. To znaczy oczywiście to był proces, ale to było w 98 roku takie moje nagłe uderzenie po prostu w kościele dominikanów na Służewiu z moim przyjacielem Wojtkiem Jędrzejewskim, który po prostu no tam się spotkaliśmy i zaprosił mnie na spotkanie z młodzieżą i tak się zaczęło. I wtedy już jak następna wizyta, no to była pewna taka świadome słuchanie, wydobywanie innych rzeczy. I stwierdziłem wtedy, że mówi bardzo rzeczy trudne. Że my, znaczy Polacy, bo oczywiście kochamy go i tak poprzez ten na poziomie emocji, natomiast rzeczy, które mówi, są bardzo trudne, no bo w ogóle chrześcijaństwo nie jest łatwe i są radykalne, no, jak na współczesny świat trudne. No i wtedy dopiero tak, oczywiście, no, banalnie powiem, bo jest rzeczy piękne, ale niełatwe, więc to dotarło do mnie, że tak. Jeszcze wtedy nie było kremówki, bo kremówka się pojawiła jakoś później. Pod koniec. Jednym z ostatnich po prostu jego wizyt, podczas jednej z ostatnich jego wizyt. Ale no, no wiadomo, no, tu serce, ale też wiesz, i rozumem, i już byłem w jakiś sposób tam w miarę no, przez Ducha Świętego
pozytywnie podkręcony i skierowany radar na inne rzeczy. Się inaczej trochę słucha, nie? No i to tak całe życie, no bo wiesz, no przecież pielgrzymek było tyle i słuchaliśmy. Już potem go słuchałem po prostu no inaczej. To już zupełnie były inne wizyty, nie? Ale ta pierwsza to jest no naturalnie, jak masz 16 lat i to jest wydarzenie w ogóle takie. Oczywiście też no absolutnie religijne, ale ja wtedy nie byłem tak jakoś świadomy. Blisko Boga, znaczy nie byłem mega daleko, ale no wiesz, liceum. Ale też życie rock'n'rollowca chyba tak nie sprzyjało, prawda? No generalnie rock'n'roll nie, z natury nie jest zbyt, wiesz, katolicki, nie? Chociaż różnie, bo teraz to już, wiesz, jak patrzę na wielu twórców, to wśród bardzo wielu twórców, takich, którzy, nie wiem, szanuję i są na pierwszy rzut oka wcale po prostu można by powiedzieć, że nie szukają albo nie są blisko, a jednak w tekstach jest obecny. Bardzo oczywiście, czy u Boba Dylana, czy u Nicka Cave'a, czy wielu artystów. Nie ma opcji, żeby ktoś, kto jest na scenie refleksyjny, w jakiś sposób myślący człowiek, jeżeli go postawił, wiesz, los bądź Bóg, jak to świecki powie los, wierzący Bóg na scenie, no to raczej każdy artysta, to trudno, żeby się nie zastanawiał nad. To by było nawet świadczyło o jakiejś ignorancji, żeby się nie zastanawiał nad tym, po co tu jesteśmy, nie zadawał sobie pytań, wiesz, które zadawali sobie filozofowie, nie wiem, od starożytnej Grecji, a jeszcze wcześniej, od czasów Chrystusa. I no, rock and roll, chciałem być muzykiem, zostałem gwiazdą rocka, ale to, no, oczywiście, znaczy nie, wychowałem się w tradycyjnej katolickiej rodzinie w Częstochowie, no wiecznie miałem pod ręką właściwie Maryję Jasnogórę, do której to ludzie idą po prostu setki kilometrów, a ja to miałem pod ręką. Nie, ale tak, nawet moja szkoła to 3 kroki od klasztoru w Alejach Najświętszej Maryi Panny, ale no, w tamtych czasach to żeśmy się po prostu, dla nas to była jakaś groteska, że te babcie idą tam z jakimś tam, no, to różaniec to w ogóle, znaczy wiesz, no idą, śpiewają te pieśni, no takie te babcie właściwe, no te babcie, które są naprawdę solą naszej ziemi, ale kto to wtedy, no, tak wiesz, no dobrotliwie, no tam dobra, idą, nie? No ale dopiero musiałem pojechać, nie wiem, w 2013 roku, że jako dorosły, dojrzały mężczyzna, musiałem pojechać do Medjugorje, żeby odkryć w sobie gdzieś tam relacje z Maryją, nie? Więc tak to jest, najciemniej pod latarnią. No i, ale rock and roll, wiesz, no, no szło to po prostu jakoś. To wiadomo, że po prostu, no, nikt nie mówi o tym, bo dzisiaj to wszyscy się pchają do, no po prostu do show biznesu, bo jest taka popkultura jest tak jakby no ukierunkowana. To znaczy, żeby się w ogóle gdzieś być, zaistnieć, no to jest naturalne, każdy w jakiś sposób chce zaistnieć. To jest normalne, nie ma nic w sumie z tym złego, no każdy ma ego, tylko że nikt nie mówi o tym, jak ile niebezpieczeństw jest w tym, no, w zawodzie związanym z show biznesem. Znaczy pokus ogromna ilość i przez to no, łatwość z tego stołu, tu dziewczyny, narkotyki, alkohol, kumple fajni. No i ten cały afrodyzm jak sławy. To oczywiście no, to są bardzo przyjemne rzeczy, ale to też trzeba mieć, że przeproszenie, twarde jaja i, no i mocno stać na nogach, żeby się nie wywrócić. Ja się wywróciłem wielokrotnie i wywróciłem to mało. Po prostu padłem na ryja, mimo że już byłem w tak zwanej drodze. Bo to zawsze tak jest na początku, wiesz, sama pewnie wiesz, no, jak się na początku tam zaczynasz jakby relację z Bogiem, to się stajesz takim trochę no, normalnie zakochanym i niebezpieczeństwo jest takie, żeby też się nie stać takim neofitą, który chodzi i nawraca, nie? Ja na szczęście nie, ale wtedy ci wydaje, że jesteś taki. I silny też, ja, prawda? Ja tu po prostu, wiesz, Chrystus. A to potem. Bo ten drugi
przeciwnik jeszcze bardziej. I leżysz, ile? Ja tak, wiesz, jak bliżej, to dalej, jak bliżej, to dalej. No i tak jest do dziś cały czas, wiesz, no to jest... Ale zawsze w sytuacji jakiegoś zwątpienia, odejścia od Boga, to zawsze się znajduje jakiś, przychodzi jakiś emisariusz, posłaniec. A kto był takim emisariuszem w twoim życiu? O Jezus, to no, z tobie coś tacy różni ludzie się znajdywali, typu, no nie wiem, a zapraszam cię na jakieś świadectwo, a tu byś przyszedł do szkoły, no, pogadał o, na ten temat, a tu napisaliście piosenkę Bóg, a tutaj ten tekst, opowiedz coś o tym i gdzieś tam, zostań tym ambasadorem Papieskich Dni Młodzieży. I to, wiesz, takie są momenty tam, po co to wszystko? Ale potem przychodzi jakiś z dobrej strony człowiek i mówi, o, a ten drugi mówi, weź tam, nie zgłupiaj się, robisz z siebie jakiegoś Schwarzeneggera, Katola, ale czy padniesz i tak na ryj za chwilę, nie, ten, po prostu ten diabełek tam. No ale jest, na szczęście, jest kapitan, który mówi, no Zygmuś, trzymaj się, to wiesz. A czy odmawiasz różaniec, on ci pomaga? Oczywiście. Codziennie? Dopiero od, no nie codziennie, ale często z żoną odmawiamy, ale też on mi towarzyszy, ten z Medjugorje, który mam od 2013 roku. Jesteśmy cały czas, szanowni państwo, przed sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, tutaj na warszawskim Żoliborzu. Żoliborzu, o którym Muniek Staszczek przecież też śpiewał, też tutaj mieszkał. Śpiewał, ale bywał tutaj w tym kościele. Pytałam go, czy miał możliwość posłuchania kazania osobiście księdza Jerzego. Nie był wtedy, natomiast do tego kościoła, do tego sanktuarium, które państwo widzą za nami, przybywał także. Natomiast pięknie opowiadał o swojej miłości do papieża, o tym, jak zaczął rozumieć jego słowa podczas kolejnych pielgrzymek, jak zaczął według nich żyć. Jak to w końcu zmieniło jego życie, bo tak po prostu działa Pan Bóg, że nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, ale zmienia nasze życie. Dzisiaj także pokazujemy państwu publikacje związane z księdzem Jerzym. Tę najnowszą Rafał pokazywał wcześniej, to był album Historia życia. Natomiast ja pokazuję książkę, która ukazała się już jakiś czas temu, ale także rzuca światło i na to morderstwo, które dokonało się 40 lat temu i na to, jak było kamuflowane, jak były w zasadzie prowokacje w prowokacji. Tak były zacierane ślady, żeby naród, żeby ludzie nie mogli dociec prawdy, więc Popiełuszko będziesz ukrzyżowany. Krzysztofa Konkoleskiego, to także sensacyjna zupełnie literatura, choć oparta niestety na faktach. Faktach z naszej polskiej historii, świadkowie tych wydarzeń jeszcze żyją, proszę państwa. O faktach mówi oczywiście także Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. To muzeum tutaj w sanktuarium, do którego już raz zaglądaliśmy, ale Ilona Lejonuszewska zaprasza na jeszcze jeden spacer wyjątkowy. Zło dobrem zwyciężaj. To piękne motto, które powtarzamy za błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. W 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego zapraszamy państwa do Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki. Jest ze mną pani Joanna Grzybowska, która opowie nam między innymi o tym, co możemy zobaczyć, jakie eksponaty, jakie osobiste rzeczy w tym muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest muzeum, którego zwiedzanie rozpoczynamy od sali przedstawiającej tło historyczne, w którym znalazł się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przypominamy wielkie postacie, wielką postać księdza kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, wielką postać świętego Jana Pawła II, ale też tło historyczne, wszystkie zrywy nasze wolnościowe, poczynając od powstania warszawskiego, które wybuchło niedaleko tego kościoła. Pierwsze strzały padły długo przed godziną W, niedaleko kościoła. A potem, przekraczając próg i otwierając drzwi, które mamy przed nami, drzwi, które zostały przywiezione z domu księdza Jerzego w Okopach, wkraczamy już w jego świat.
wkraczamy w świat, który zbudował jego świętość. Ksiądz Jerzy tą świętość wyniósł z domu. Wychowanie religijne, swój patriotyzm, swoją wielką wiarę. Bardzo ważne jest podkreślenie, że w rodzinie Popiełuszków ze strony mamy księdza Jerzego jest już jeden święty, święty Rafał Kalinowski, jej stryjeczny pradziadek. I ta świętość i przywiązanie do wartości religijnych i patriotycznych, to były dwa elementy, którymi nasiąknięta była cała rodzina, nasiąknięty był cały dom księdza Jerzego. A ksiądz Jerzy, tutaj mamy tak niezwykłą pamiątkę też z domu rodzinnego księdza Jerzego z Okopów. W tej kołysce mama księdza Jerzego, Marianna Popiełuszko, wykołysała swoje dzieci, braci księdza Jerzego, siostry i księdza Jerzego również. Na takim pieńku siadywała, opowiadając historię z przeszłości, modląc się przede wszystkim. Potem cała rodzina codziennie wieczorem klękała do apelu jasnogórskiego, odmawiała różaniec i bardzo często recytowała swoim dzieciom i gościom różne wierszyki. Bardzo prosty sposób przekazywała wiarę i wagę wiary. Wszystkim powtarzała i tymi słowami też nasiąkał ksiądz Jerzy. Mama księdza mówiła: prościuteńka w niebo droga, kochaj ludzi, kochaj Boga, kochaj sercem i czynami, będziesz w niebie z aniołkami. I oni to wszystko wchłonęli, tego się nauczyli i potem tak żyli, szczególnie ksiądz Jerzy. A kiedy przejdziemy dalej, rozpoczynają się już takie poważne etapy życia księdza Jerzego, gdzie manifestowała się już jego świętość. I o tym oczywiście opowiemy Państwu w kolejnym naszym spotkaniu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego różaniec pokazywaliśmy przed chwilą w muzeum. Jeszcze wrócę na chwilkę do wywiadu, który przeprowadziłam z Muńkiem Staszczykiem i który będzie pokazywany we fragmentach przez cały dzisiejszy dzień na antenie naszej telewizji. Natomiast powiedział w jednym z tych wątków, że początkowo nie umiał odmawiać różańca, że początkowo było to dla niego zupełnie dziwne, koraliki, jakieś modlitwy, co to ma być? Dziwne bardzo, ale nauczył się, jadąc zresztą do Medjugorje i teraz jest to modlitwa, która towarzyszy Muńkowi Staszczykowi na co dzień. Powiedział, że nawet jadąc na koncerty, po drodze po prostu odmawia różaniec. No jest pięknym, artystycznym kwiatkiem na tym polu, które często jest ugorem niestety, ale Muńek pewnie będzie dawał dobry przykład. Pamiętajmy, że Pan Bóg uzdalnia posłanych, a nie posyła uzdolnionych, więc ona tym wszystkim czuwa i pracuje. Szanowni Państwo, byliśmy w Zakopanem, byliśmy w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Fatimskiej na Krzeptówkach. Konkretnie była tam Onipiatryzna. Przypominamy o tej wielkiej akcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Milion dzieci modliło się na różańcu. Zaglądamy do nich po raz kolejny. Zakopane w centrum akcji. Akcja, która nosi tytuł Milion dzieci modli się na różańcu. Idea jest przepiękna, a ze mną jest Ania. Ania, powiedz mi, co ci skłoniło do wzięcia udziału w tej akcji? Skłoniło mnie do wzięcia udziału w tej akcji, co po pierwsze tradycja, Matka Boska i to, że trzeba się modlić o pokój na ziemi, żeby po prostu był pokój, dobro, żeby dobrze się żyło po prostu. A powiedz mi, pierwszy raz bierzesz udział w tej akcji? Tak, pierwszy raz. I przejęta jesteś? Troszkę. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że o tym pokoju, że wiadomo, dzieci nie znają wojny, nie wiedzą, co to jest ból, ale mogą sobie to wszystko wyobrazić. A co najbardziej cię przejmuje w tej intencji? To, żeby po prostu nie mieli czegoś takiego, że mogło być dobrze i ten... Ludzie się po prostu non-stop kłócili, wojny wybuchały i non-stop było
dużo musiało się uciekać. Ale teraz mamy też Ukrainę, prawda? Tak, też muszą uciekać, bo wojna i ten. No i po prostu, żeby pokój był, żeby każdy mógł żyć w swoim domu. 105 tysięcy dzieci w Polsce będą modlą się w tej samej intencji. Pokój na całym świecie oraz jedność. No mam nadzieję, że przykład Ani będzie tutaj bardzo ważny i w przyszłym roku, bo to jest coroczna akcja, będzie tych dzieci po prostu aż dwa razy więcej. Odmawiać różaniec, co przed chwilą udowodniły dzieci, można w każdym miejscu na świecie. Może to być sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, ale może to być też Kasprowy Wierch. Stamtąd nawet bliżej jest do nieba. A może być to też samochód w drodze do pracy? Może być. Może być to plan naszego programu. Pokaż go, proszę. Proszę bardzo. Nie, różaniec. Ten jest taką wersją skróconą, ale ma dziesiątkę, prawda? A wszystko, co trzeba, tak, to prawda. A przede wszystkim ma moc, bo ma to jest naprawdę wielka moc. Jest zawsze przy tobie. Szanowni Państwo, za chwilkę wracamy przed sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Za chwilkę kolejni goście. Robimy króciutką pauzę. Proszę być z nami, proszę być może docierać także do nas, bo kiedy tak obserwujemy, co się dzieje naokoło, to tutaj naprawdę ruch jest coraz bardziej wzmożony, a przecież do początku marszu to jeszcze kilka godzin zostało. Do zobaczenia za moment.